Dzień dobry Państwu. 27 odcinek programu Przy kawie o Rakowie. Wracamy do Częstochowy, bo tak naprawdę chciałem powiedzieć, zacząć tutaj, że wracamy jakby w nowym roku po raz pierwszy, ale nie, bo jeden odcinek nagraliśmy w Turcji na zgrupowaniu w Belek z trenerem mentalnym Pawłem Frelikiem. Natomiast dzisiaj za oknem zimno, nieciekawie, ale w studiu naszym będzie ciekawie, bo jest z nami pogodny chłopak prosto z Bielawy, Jarosław Jach, czyli pierwszy transfer w tym zimowym okienku, jeśli chodzi o Raków Częstochowa. Cześć Jarek. Witam wszystkich. No miło Cię widzieć tak naprawdę ponownie, bo to Twój powrót do Rakowa, do Częstochowy. Mówi się, że nie wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Ty wszedłeś i jakie masz oczekiwania? Od tego może zacznijmy. Jak sobie to wyobrażasz, jeśli chodzi o te najbliższe pół roku? Co Cię skłoniło w ogóle do tego, żeby tu wrócić? No, myślę, że taka główna decyzja to chęć powrotu na takie najwyższe obroty, takie, które prezentowałem na początku gry w Rakowie. Mam nadzieję, że uda mi się odbudować gdzieś tam wysoką formę. Co mnie skłoniło tak naprawdę? No, myślę, że to, że znam tutaj wszystkich, to, że znam sztab, znam klub, znam zawodników, wiem, jakie to jest dobre miejsce, jak można tutaj fajnie pójść w górę, jak można się tu rozwinąć. I takie mam też oczekiwania wobec siebie na ten najbliższy sezon, aby poczynić kolejne kroki do przodu. Ty w zasadzie dotarłeś do drużyny już wylatującej na zgrupowanie w Belek, tak naprawdę, przynajmniej my się pierwszy raz widzieliśmy na lotnisku, tak, w Katowicach, więc no ale miałeś ułatwione, dużo łatwiej było Ci jakby dołączyć do drużyny, nawet gdzieś tam w takich okolicznościach, bo wszystkich tak naprawdę niemalże prawie wszystkich znasz. Tak, jasne. Generalnie ten transfer rozwinął się bardzo dynamicznie, to trwało wszystko na przestrzeni tylko kilku dni i mocno to zabiegał trener Papszon, abym był już od początku tak naprawdę zgrupowania, bo to jest bardzo ważne, aby rozpocząć przygotowania z drużyną i być w nich od samego początku do końca. Mocno tam pracowali agenci, jacyś dyrektorzy sportowi klubów obydwu, nawet trzech, bo tak naprawdę trzy kluby były zamieszane w ten transfer, więc cieszę się, że to poszło sprawnie i mogą być już od pierwszego dnia na zgrupowaniu w Belek. Tak naprawdę nie ma tej mowy o żadnej aklimatyzacji, no bo znam tutaj wszystkich doskonale i no, tak widać, naprawdę... to było nawet w naszych materiałach ze zgrupowania, że czujesz się jak chyba w wodzie u siebie w domu niemalże. Ktoś na samym początku podsumował tak naprawdę, że witamy Cię po półrocznych wakacjach, że po prostu wyjechałem i nikt tutaj nie odczuł tego, że jakby gdzieś była ta rozłąka z klubem, tylko tak naprawdę gdzieś tam dłuższa taka przerwa, ale wszyscy znają mnie doskonale, zresztą działa to w obie strony i będzie to dobrze na pewno funkcjonować. Szanowni Państwo, formuła naszego programu jest całkowicie taka sama jak w roku ubiegłym, czyli możecie Państwo zadawać pytania w komentarzach, a my te pytania Jarkowi przekażemy. Natomiast zanim o tym, Jarek, chciałem Cię zapytać, może nawet nie tyle zaczniemy od piłce, tylko o Twoich licznych zainteresowaniach pozaboiskowych, bo też chcielibyśmy, żeby kibice lepiej Cię poznali. Byłeś u nas już przez jakiś czas, natomiast tutaj u nas w programie jesteś pierwszy raz, mamy okazję takiego dłuższego wywiadu. No zacznę chyba od tego pływania, bo to jest taki trochę Twój konik, to jest Twoje takie druga chyba miłość, prawda, jeśli chodzi o dyscyplinę sportu poza piłką. Nie wiem, czy aż taka druga miłość w tym momencie, bo przez to, że tak długo trenowałem to pływanie, oczywiście było to moje gdzieś tam w pewnym momencie marzenie, gdy byłem młodszy, natomiast gdzieś to przeistoczyło się w taką niechęć do tego pływania troszeczkę przez to, że gdzieś tam nie miałem na końcu już takich fajnych wspomnień z tym wszystkim. Było to dla mnie troszeczkę trudne, aczkolwiek no, wiele wspaniałych gdzieś tam chwil w pływaniu też przeżyłem i dzięki temu też myślę, że rozwinąłem się tak sportowo, ogólnorozwojowo, tak pod kątem sportowym dzięki pływaniu i na pewno fajnie wspominam, aczkolwiek dzisiaj niezachętnie już tak do tego wracam i troszkę się to za mną tak ciągnie. Jest kilka innych dyscyplin, które gdzieś tam wolałbym na przykład uprawiać jako drugie niż pływanie, z racji tego, że pływanie jest dość monotonne, a jestem takim człowiekiem mocno jakby ekspresyjnym i takim żywym i tak dalej, no nie pasuje to po prostu jakby do mojego stylu i stąd też gdzieś tam na takim przestrzeni takiej wejścia z dzieciństwa do dorosłości
to pływanie stało się takie mocno obciążające mnie. Odpowiedziałeś na wszystkie pytania, które chciałem Ci w tym temacie zadać, więc w sumie mogę sobie zamknąć tego laptopa. Nie no, żartuję oczywiście, ale chciałem Cię zapytać właśnie, czy żałujesz, że wszystkie baseny w Częstochowie są zamknięte teraz z powodu pandemii? No ale mówisz, że chyba nie żałujesz, bo nawet po pierwsze chyba nie miałbyś za bardzo czasu na to pływanie, a po drugie, no tak jak wspomniałeś, chyba już to nie jest taka twoja wielka miłość, jak pewnie była w dzieciństwie. Tak, chęci takich na pewno nie byłoby, aczkolwiek lubię oczywiście popływać. Mhm. Mieliśmy w Belek na zgrupowaniu kilkukrotnie regenerację właśnie w formie basenu. Nie sprawiało mi to żadnego problemu. Fajnie jest czasami wrócić do tych czasów, aczkolwiek tylko gdzieś powiedzmy na moment przepłynąć jako regeneracja po ciężkich treningach. Przepłynąć parę basenów, czy tam nawet troszkę więcej, ale powiedzmy jednorazowo, a nie żeby to jakby kontynuować tak na co dzień. Okej, okay, a poleciłbyś młodym zawodnikom z naszej akademii, żeby trenowali pływanie w dzieciństwie? Bo na przykład ja trenowałem kilka lat w szkółce pływackiej i uważam, że to bardzo wpływa dobrze na koordynację, na uprawianie innych dyscyplin sportu. Pomaga w zasadzie człowiek, który przez kilka lat pływał w basenie, trenował to, potem staje do każdej jednej dyscypliny, może nie być najlepszy, ale w każdym sobie poradzi, gdzieś w koszykówkę, w siatkówkę i nie ma z tym problemu. Absolutnie się zgodzę. Pływanie jest bardzo, no bardzo dobrze rozwija organizm jakby człowieka i też rozwija to pod takim dobrym kątem, bo jesteśmy tak naprawdę w wodzie i nie obciążamy żadnych stawów. Tak naprawdę ryzyko kontuzji jest bardzo małe. Jest to naprawdę bardzo fajna forma, czy to na jakby na rozwijanie, czy nawet gdzieś tam dochodzenie do po jakiejś kontuzji, czy po jakimś lekkim urazie do formy. Na pewno taka ciekawa alternatywa jako gdzieś tam dodatek do sportu na pewno, a w początkowej fazie myślę, że bardzo, bardzo dobre miejsce na start. Chłopaki, pływajcie, zachęcamy do tego. Jarek, jest sporo pytań, a sporo też pozdrowień. Kasia, pozdrawia Cię, pyta, witaj ponownie Jarek, wszędzie dobrze, ale najlepiej w Rakowie? Bardzo dobrze się tu czuję. Myślę, że ktoś, kto by zobaczył mnie na przykład 3 miesiące wcześniej, gdy grałem w Holandii, a ktoś, kto widzi mnie dzisiaj, zauważyłby taką pozytywną energię i mnóstwo tej pozytywnej energii. No widać to po tobie. Tak, to jest bardzo fajne. Codziennie na trening wychodzę z mega wielkim uśmiechem na twarzy. Cieszę się każdą chwilą, naprawdę świetnie się tu czuję i myślę, że tak pozostanie do końca jakby kontraktu, jaki długi on nie będzie. Jarek, są pierwsze pytania od naszych kibiców, Sami, internauta Oniku Sami. Pytać się i w sumie możemy to wyjaśnić, chociaż jest to już chyba jasne, ale dlaczego tego nie podkreślić? W meczu z Dynamem Moskwa Dominik Holec, nasz drugi nabytek tej zimy, czyli bramkarz, zagrał w koszulce z numerem 33, czyli w takiej jak Ty występowałeś przez tamto półrocze, kiedy byłeś u nas. Jak to będzie w tym sezonie? Czy zostajesz przy swoim numerze, czy jakieś zmiany? Nie, numer zabieram ten sam, czyli będę grał z numerem 33, dokładnie taki sam jak w poprzednim sezonie. Dominik grał w tym numerze powiedzmy z konieczności, bo dołączył on jakby też w trakcie zgrupowania i tak naprawdę sprzęt na zgrupowanie był już spakowany i taki numer mu przydzielono. Ja też grałem sam w koszulce z numerem 91, bo po prostu na tą chwilę takie były możliwości, ale... Czyli Felka Forbesa na razie w ataku nie masz. Tak, na razie nie, aczkolwiek... Fajnie było pograć chwilkę. Kto wie. A Dominik Holec będzie grał z numerem 28. To też, jeżeli sami jesteś zainteresowany, to przekazujemy. Jakie masz oczekiwania odnośnie rundy wiosennej? Pyta Maciej. To też jest pytanie, które bardzo często się przewija jak na razie w komentarzach. No myślę, że taki cel drużynowy to jest jak najbardziej, trzeba otwarcie mówić, walka o jak najwyższe cele. Myślę, że medal jest absolutnie w zasięgu, a być może jeszcze coś więcej. Oczywiście nie narzucamy sobie takiej presji, bo ten sezon prawdopodobnie może być historycznym dla Rakowa, może być najlepszym sezonem jakby w historii, jakikolwiek nie będzie. Ale przed nami jakby gdzieś tam wiele spotkań i myślę, że forma, którą prezentowaliśmy w Turcji, napawa optymizmem. A co do celów indywidualnych, no to zawsze jest regularna gra na takim fajnym, stabilnym poziomie. Myślę, że coś, co cechowało mnie na początku pobytu w Rakowie, coś, co zatraciłem gdzieś tam na końcu tego pobytu pierwszego. I myślę, że warto do tego wrócić, bo wtedy mogę dać jakby drużynie najwięcej. I to jakby wiadomo, jakby sukcesy działają jakby obustronnie wtedy. Piotr pyta, czy zaskoczyło Cię, że będziesz rywalizował o miejsce w składzie z Petrem Schwarzem? Znaczy, wiedziałem o tym jakby przychodząc tutaj, widziałem, że Szwaniu końcówkę właśnie rozgrywał na tej pozycji.
i jakby no jest to troszeczkę dziwna sytuacja, no bo Szwaniu jest przede wszystkim środkowym pomocnikiem, ale też jego jakby, jakby jego umiejętności, walory. Walory, tak. Jakby postawa, jego wygląd nie wskazuje na to, że jest on środkowym obrońcą, aczkolwiek spisuje się na tej pozycji równie dobrze. No i dzisiaj jakby jesteśmy rywalami na pozycji. Z tym, że oczywiście myślę, że Szwaniu dalej realnie jest brany pod uwagę również na środek pomocy. Fajna rywalizacja, która tylko doda jakby więcej możliwości naszej drużynie, co na pewno będzie korzystne dla nas. Jeszcze pozostanę przy tych pytaniach, bo jest ich naprawdę dużo, więc muszę się spieszyć, żeby je zadać wszystkie, mam nadzieję. Mateusz pyta, czy wyjeżdżałeś z Beniaminka, a wracasz do wicemistrza jesieni? Pomyślałbyś, że tak to się potoczy, jeśli chodzi o Raków? No, powiem szczerze, że Raków poczynił ogromny postęp i to ewidentnie widać. Poza tym, że w tabeli wygląda to świetnie, no to w kilku aspektach przez te pół roku zmieniło się to absolutnie na plus. No właśnie, rozmawialiśmy nawet dzisiaj rano, gdzieś tam przy okazji robienia zdjęć, które potem Państwo gdzieś na grafikach zobaczą. I sam wspomniałeś o tym, że trochę się tu zmieniło w klubie, tak, przez ten krótki w sumie czas. Zdecydowanie. No, pół roku zrobić taki postęp jako klub piłkarski, no jest to naprawdę coś wyjątkowego. Myślę, że jest to absolutnie topowe miejsce i zaryzykowałbym stwierdzenie, że już niedługo będą piłkarze po prostu chcieli grać w Rakowie, tak jak na przykład parę lat temu każdy chciał grać w Legii Warszawa czy w Lechu Poznań, tak niedługo może być taka sytuacja, że każdy będzie chciał grać w Rakowie, bo jest to świetne miejsce. Ja myślę, że już powoli taka sytuacja ma miejsce, ale oczywiście traktujmy to z pokorą i spokojnie. Jarek, wracając do Twoich zainteresowań pozaboiskowych, trochę jesteś gamerem też, bo lubisz pograć na konsoli. Igor Sapała kiedyś tutaj u nas w programie mówił, że często lubi usiąść właśnie przed telewizorem i oglądać filmy, jest fanem filmów. U Ciebie trochę tej adrenaliny więcej potrzeba, żebyś odpoczął w domu gdzieś z padem w ręku. Tak, myślę, że Igor też by się dołączył w tym momencie do tego, że lubi pograć. Myślę, że dzisiaj jeszcze po programie gdzieś tam zagramy sobie rundkę. Tak, Warzone. Mamy taką ekipkę w klubie, parę osób, które w tym uczestniczą. Powiem szczerze, że bardzo mocno to wciąga i inwestujemy nawet w to troszkę pieniędzy, bo kupujemy coraz lepsze sprzęty po to, żeby grać lepiej. Jest to jakaś alternatywa na popołudniowe, powiedzmy, godziny. Myślę, że granie gdzieś tam zawsze na konsoli czy na komputerze zawsze gdzieś tam mi towarzyszyło, mniej lub bardziej, aczkolwiek ta gra chyba wciągnęła mnie najmocniej w ostatnim, może nie w ostatnim czasie, ale w całym moim życiu i spędzam gdzieś tam tych godzin troszeczkę więcej niż zwykle. Myślę, że rekompensuję to tym, że na przykład nie oglądam w ogóle filmów praktycznie, nie oglądam seriali, a wolę właśnie pograć, jakby aktywnie uczestniczyć w tym wszystkim i pograć sobie na konsoli. Okej, okay, a jakiej słuchasz muzyki? Gdzieś czytałem, przygotowując się do programu, różne wywiady z Tobą. Często się pyta zawodników, co tam się słucha na rozgrzewce, jaka muzyka Cię motywuje do treningów, a Ciebie nikt o to nie pytał, a w sumie jestem ciekaw. Jestem też gdzieś tam fanem takiej nawet sportowej muzyki przedmeczowej na stadionie. No to ciekaw jestem, czego Ty słuchasz, może będziemy wiedzieć, co puszczać przed meczem. Tutaj nie powiem nic konkretnego, bo szczerze słucham różnego rodzaju muzyki. Czasami mam taki dzień, że słucham polskiego rapu, czasami jakiegoś rapu amerykańskiego, angielskiego. Czasami mam taki dzień, że puszczam sobie takie energetyczne gdzieś tam kawałki, takie powiedzmy prosto z Holandii czy Szwecji. Różnego rodzaju, zależy to od dnia. W szatni też często puszczę muzykę, czasami zabieram telefon i też puszczę coś od siebie. Są to czasami nowe kawałki, a czasami są to totalnie gdzieś tam 20-letnie kawałki, takie z naszego, powiedzmy, dzieciństwa. Okay. Absolutna różnorodność. Okej, zadam Ci jeszcze jedno pytanie, które myślę, że nikt Ci nie zadał, jeszcze jeśli chodzi o wywiady z Tobą w trakcie Twojej kariery. Powiedz mi, czy Ty lubisz turecką herbatę? Tak, bardzo dobra jest. Piliśmy wielokrotnie teraz oczywiście, jak byliśmy w Turcji. Pamiętam jak... Zaraz ci powiem, dlaczego pytam. Pamiętam jak rozwiązywałem kontrakt w Rizespor'ze. Zabrałem, nie powiem dokładną ilość, ale to było kilka kilogramów, które mam zresztą do dzisiaj w domu. Kupiłem rodzicom taki odpowiedni sprzęt do parzenia tej herbaty. Bo w sposób... Takie dwa czajniczki, które się nakładają. Tak, czajniczki, do tego takie te filiżanki, takie w stylu tureckim. To wszystko mam w domu i ta herbata jeszcze jest do dzisiaj.
No jest ona, wydaje mi się, że troszkę lepsza niż ta standardowa, którą pijemy tutaj w Europie. Zdecydowanie się z tą zgadzam, też jestem fanem. A pytam cię dlatego, bo grałeś w drużynie Çaykur Rizespor. Drużyna, której nazwa Çaykur oznacza też nazwę tej herbaty. I region Rize, to miasto portowe Rize, no ja trochę się doedukowałem jakby z ciekawości, bo też mi zasmakowała ta herbata teraz na tym zgrupowaniu. I ten region Rize to jest ten region właśnie, gdzie uprawia się tę herbatę. Ona jest kompletnie moim zdaniem inna niż te wszystkie, które znamy gdzieś tam w Polsce. A sam klub jest chyba w ogóle założony przez ludzi, którzy zajmowali się tą uprawą i nawet tak. Ta herbatka jest w herbie klubu Rizespor. Tak jest. Więc stąd moje pytanie, czy tam się nauczyłeś picia tej herbaty, rytuału całego, który... Dokładnie tak było, że tam rozpocząłem picie tej herbaty, bo wcześniej miałem kilkukrotnie być okazję w Turcji na różnych zgrupowaniach, ale jeszcze wtedy nie znałem tego. Dopiero gdy dotarłem do Rizesporu i tam zacząłem grać, tą herbatę poznałem jakby z tej najlepszej strony. No i Rize, co jest ciekawe, jakby leży dokładnie w tym miejscu, gdzie ta herbata jakby rośnie. Z jednej strony jesteśmy ograniczeni morzem, ale gdy odwrócimy się jakby plecami do morza, widzimy ogromne góry pokryte tylko i wyłącznie herbatą. Są mega zielone, szczególnie gdzieś tam w okresie tym letnim. No i tam tą herbatę produkują. Zresztą ktoś kiedyś mi powiedział, nie wiem, to nie jest sprawdzona informacja, ale wydaje mi się, że jest tym ciut prawdy, że jest to największy producent herbaty na świecie, więc no, samo to pokazuje, że musi być bardzo dobre. Tomasz pyta, i to jest też ciekawe pytanie, Anglia, Turcja, Holandia, Mołdawia, Polska, gdzie najlepiej ci się żyło? Do życia zdecydowanie w Polsce. No, z racji tego, że no jest ta... Trochę pojeździłeś po świecie i zobaczyłeś też inne jakieś kultury. Tak, ale jednak w Polsce jest ta taka swoboda poruszania się po różnego rodzaju miejscach. Jest to, że znamy tak naprawdę, znamy oczekiwania, wiemy co tak jakby mogę się spodziewać, nie wiem, wchodzę do restauracji, wiem czego tam mogę oczekiwać. Za granicą bywało to różnie. Tak naprawdę znam te miejsca, nie ma problemu gdzieś tam z komunikacją, no to jest na pewno najlepsze miejsce. No, drugie, które bym wyróżnił, to jest Londyn, bo no, świetne miasto, jedno z największych w Europie, mega dużo atrakcji i tak dalej, no piękne miejsca, aczkolwiek mimo wszystko doceniam tą polską ziemię i jak najbardziej tutaj żyje mi się najlepiej. A propos tego Rizesporu, w którym grałeś, miałeś przyjemność poznać prezydenta Turcji Erdogana. On tam zdaje się, że nawet czasami lubi do szatni zajrzeć. Tak. Taka generalnie... bardzo specyficzna, kontrowersyjna postać, jeśli chodzi o politykę, w to nie wchodzimy, ale no, też jest to postać światowego formatu, jeśli chodzi o politykę, a potrafi wejść do szatni i rozmawiać z zawodnikami. Zdarzyło ci się takie coś? Tak, miałem nawet takie zdjęcie z nim zrobione, gdy podajemy sobie ręce nawzajem. Co ci powiedział w szatni? Nie, tak naprawdę nie rozumiałem. Chyba w ogóle nic chyba nie mówił w tym momencie. Tak naprawdę tylko kierownik lub trener drużyny, już nie pamiętam dokładnie, przedstawiał każdego z nas osobno z imienia, nazwiska i mu podawał, z jakiego kraju jesteśmy. I pamiętam, że to zdjęcie zamieściłem na jednym z portali społecznościowych. I dostałem momentalne zwrotne informacje gdzieś tam od moich znajomych, żebym to zdjęcie usunął, bo jest to mocno kontrowersyjna postać. Ja oczywiście o tym nie wiedziałem, że jest to aż tak kontrowersyjna osoba, bo no, nie interesowałem się aż tak mocno polityką. No i to zdjęcie gdzieś tam w krótkim czasie też usunąłem, żeby nie było gdzieś tam jakiś... Tak, żeby trafić. Tam nie kurcić jakimiś, jakimiś głupimi docinkami czy jakimiś niepotrzebnymi komentarzami, więc usunąłem to zdjęcie. No nie znałem tej osoby, więc tak naprawdę większość zawodników, która była wtedy w szatni, robiła sobie takie z nim zdjęcie i też je wrzucali, więc uznałem, że jest to całkowicie normalne, a zawodnicy też byli z różnych jakby zakątków świata, więc to było dla mnie coś normalnego. Tomasz Petraszek pyta, Jarek, która jest twoja najbardziej ulubiona restauracja w miejscowości Ayia Napa? Ayia Napa to... Czyli na Cyprze. To rozumiem, na Cyprze. No, była tam taka fajna knajpka, nie pamiętam nazwy, kurczę, szkoda, bo byliśmy tam z Tomkiem raz na, gdy mieliśmy dzień wolny, popołudnie wolne, wzięliśmy sobie rowerki, pojechaliśmy nad morze, fajna knajpka, zamówiliśmy tam bardzo dobre jedzenie w przystępnej cenie, świetne miejsce w ogóle przy samym morzu z takim mega ładnym widoczkiem. Ale niestety, Tomek, muszę się zasmucić, no nie pamiętam nazwy tej restauracji i nie przedstawię.
Ale Tomka pozdrawiamy. Tak, Tomek, jak mam nadzieję, że jak najszybciej do nas tak, wrócisz. Czekamy na Tomka, bo tak naprawdę tak jest to chyba jedyna osoba, której jeszcze nie widziałem w klubie. A też bardzo, bardzo się za nim stęskniłem i mam nadzieję, że już niedługo przyjdzie do klubu w dobrej formie i będziemy mogli znowu gdzieś tam pośmiać się, troszkę porozmawiać i tak dalej. Okej, Daniel pyta, jak Ci się podoba Częstochowa? Fajne miasto. Myślę, że naprawdę w porządku. Jest wszystko, co tutaj potrzeba. Tak? Nie jest to jakaś metropolia, aczkolwiek wszystko, co potrzebujemy do życia jest tutaj i no i omijamy korki, które są w tych większych miastach i myślę, że naprawdę fajnie się tutaj żyje. Mhm. Jarek, grałeś też w Mołdawii. To też jest taki kierunek, o którym pewnie możesz opowiadać sporo historii, jeśli chodzi o pobyt w tym kraju. Jak się żyje w ogóle w Mołdawii? No, Mołdawia jest dość specyficzna, szczególnie ten region, w którym ja byłem, bo Tiraspol to jest takie, powiedzmy, małe państwo w państwie, który gdzieś tam, tak, gdy wjeżdżamy... Tak, Republika Naddniestrza, tak? Tak, to się dokładnie nazywa. Czyli takie nieuznawane państwo. Tak, gdy wjeżdżamy, to powiedzmy, nazwijmy to takim, powiedzmy, osobnym województwem w takim małym kraju. Gdy wjeżdżamy w ten region, musimy od nowa sprawdzić paszporty, sprawdzają samochód, otwierasz bagażnik, co wwozisz, czego nie wywozisz tak naprawdę, czy masz odpowiednie dokumenty, żeby tam wjechać. Trzeba mieć ubezpieczenie oczywiście międzynarodowe jakieś tam. Wygląda to dość dziwnie na granicy tego Naddniestrza. Stoją patrole, ale takie wyglądające groźnie, bo gdzieś stoją czołgi, żołnierze tacy już poubierani w moro, więc już tak naprawdę groźnie to wygląda. Mają tam jakieś bronie oczywiście, więc wygląda to dość dziwnie i takie czasy, powiedzmy, odległe przeszłości. Myślę, że ktoś, kto jest starszy ode mnie, na pewno by mu się to jeszcze bardziej przypomniało. A miałeś jakieś takie przygody nieprzyjemne, jeśli chodzi o w ogóle podróżowanie po Mołdawii? Bo to nie jest takie swobodne. Raz zdarzyło mi się tylko zmienić pas na ciągłej linii. Już w samym Tiraspolu, niedaleko mojego mieszkania. I co ciekawe, policjantka kazała mi wyjść z samochodu i zacząłem do niej rozmawiać po angielsku. Byłem przekonany, że nie będzie mnie rozumieć, akurat trafiłem na taką, co doskonale znała angielski. No i myślałem, że nie uniknę mandatu, aczkolwiek uchroniło mnie to, że powiedziałem, że jestem piłkarzem szeryfa i machnęła na to ręką i powiedziała, żeby to był ostatni raz. Okej. Jarek, a też stadiony w Mołdawii to też nie są takie stadiony jak w polskiej ekstraklasie. Często się zdarzają takie o troszeczkę niższym standardzie. Jaki był twój najdziwniejszy mecz w Mołdawii, w takim najdziwniejszym miejscu? Najdziwniejszy mecz to drużyna, która nazywała się... Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć nazwy. No powiedz okoliczności, może gdzieś to wyłapiemy później. Tak, myślę, że to jest do zweryfikowania i myślę, że ten stadion jest znany w Mołdawii, bo za jakieś 100 metrów, może 150 metrów za stadionem, jeszcze na takiej górce delikatnie wznoszącej się, że doskonale to widać, znajduje się cmentarz. Jest on dość spory i tak naprawdę miałem okazję tam grać przy takiej pogodzie, gdy padał deszcz, było dość ponuro i tak to dziwnie wyglądało, tak mega smutno tam było, tak mega, no nie czuło się tam, że idziesz grać w piłkę, tylko nie wiem, można było tam na boisku jakiś pogrzeb ewentualnie odbyć, bo naprawdę było tak ponuro. Stadion tak naprawdę bez trybun, dookoła takie barierki, jak myślę, że w polskich A-klasach, B-klasach spotkamy i za tymi bariereczkami kilka ławek, 3-4 ławki na krzyż i tyle, to wszystko. Tak naprawdę to były jeszcze czasy, gdzie nie było koronawirusa, a na meczu było, nie wiem, może 17 osób. Tak czasami wyglądały te realia ekstraklasowej Mołdawii. Okej, Julia pyta, Julia, mam pytanie, czy będę mogła zrobić sobie z tobą zdjęcie? No jasne, jeżeli się gdzieś tam spotkamy, to absolutnie możemy to zrobić. Zresztą ja zawsze. Czy nie masz takiego problemu z kontaktem z kimś? Nie, ja zawsze bardzo chętnie zawsze podchodzę do wszystkich, robię zdjęcia czy podpisuję jakieś rzeczy. Zawsze pamiętam na kadrze młodzieżowej mieliśmy z tym problem, zawsze zaganiali mnie do szatni już, bo wszyscy tak naprawdę już zeszli, a ja dalej gdzieś tam stałem przy kibicach i gdzieś tam podpisywałem jakieś różnego rodzaju rzeczy. Czy miałeś okazję oglądać mecze Rakowa jesienią, pyta Kasia. Rzucałeś okiem na nasze postępy? Tak, szczególnie na samym początku. Na samym początku śledziłem nie tylko Raków, ale i całą Ekstraklasę. Gdzieś tam z biegiem czasu zaprzestałem, aczkolwiek Raków oczywiście śledziłem. Nie oglądałem tych meczy już tak za dużo, bo szczerze mówiąc na początku to zdarzało mi się taką kolejkę oglądać, że widziałem wszystkie mecze.
później czasami wyłapałem jeden, później tak na przykład był tydzień, że w ogóle, ale wyniki cały czas na bieżąco śledziłem i śledziłem też skład, śledziłem poczynania, czy ktoś ma jakieś urazy, czy ktoś jest zdrowy, dlaczego ktoś nie gra, starałem się to gdzieś śledzić na bieżąco i tak naprawdę no, wiedziałem wszystko. Zachęcamy Państwa cały czas do zadawania pytań, chociaż jest ich naprawdę dużo. Adam pisze, Jachu, daj z siebie wszystko. Radosław, Jarek, jakie byś dał rady czy wskazówki młodym zawodnikom po porażkach czy niepowodzeniach boiskowych? No i myślę, że każdy z zawodników, który nawet dzisiaj są w Rakowie, no, przeżył mnóstwo porażek i wielu było skreślanych przez różne rzeczy, no nie wiem. Myślę, że Tomkowi Petraszkowi też ktoś kiedyś powiedział, że nie wiem, że jest może za duży, że nie nadaje się na piłkarza, że może na siatkarza, na pewno coś takiego usłyszał. Tak naprawdę kluczem jest to, aby nie przestawać tego, aby trenować, aby jeżeli ktoś gra, nie wiem, w niższym klubie, ktoś ma 3 razy w tygodniu treningi, to żeby być na każdym treningu, żeby zawsze dawać się na tym treningu wszystko i jakby nie tracić wiary w sukces. Pozdrawiam Cię Kamil, który pisze, witam Jarosław, pamiętam spotkanie z Tobą w galerii w sklepie Rakowa, serdecznie pozdrawiam i życzę dużo sukcesów na boisku z drużyną oraz poza nim. Przekazujemy. Dziękuję bardzo Kamil. To też jest pytanie ciekawe od Wojaka, internauta Uniku Wojak. Pyta Jarek, kto wygra w tym sezonie Premier League? O, Premier League. Ja mam nadzieję, że Manchester United to jest drużyna, która... No, jesteś chyba fanem. Tak, której jestem fanem i w końcu jest zalążek takiego fajnego sezonu, bo idą w pucharze nieźle i tak samo w lidze wygląda to dobrze. Jest to obiecujący sezon, mimo gdzieś tam początkowych trudności, bo był taki moment, że już wielu kibiców domagało się zwolnienia trenera, że już może czas na transfery jakieś porządne i tak dalej. Jednych zawodników wyrzucano z klubu, innych chciano ściągnąć, tak? Aczkolwiek okazało się, że funkcjonuje to całkiem przyzwoicie i mam nadzieję, że to jest ten sezon. Okej, okay, pyta Władysław z Częstochowy. Czym się zajmujesz w wolnym czasie? Władysław z Częstochowy, ciekawe, czy to nie jest nasz kolega z szatni, być może. No dobra, zdradzę Ci, że to Władysław Gutkowski. Pozdrawiamy. W wolnym czasie właśnie z Guciem lubimy pograć właśnie w Warzone'a, tak jak już wcześniej wspominałem. A cieszę się w ogóle, że chłopaki to oglądają, bo nie spodziewałem się, że będą oglądać. Dzisiaj Marcin Cebula powiedział, że zaprasza wszystkich na oglądanie o 20:00. Ale myślałem, że to tylko żart, a tutaj proszę, i jest Tomek Petraszek, i jest Marcin, jest Gucio, być może ktoś jeszcze. Ja nie wiem, czy nie musimy powoli kończyć tego programu, bo Seba Musiolik pyta. Cześć Jarek, kiedy będziesz w Warzone'ie? Może ja Ci tego laptopa oddam, może coś zagrasz. Może byśmy tutaj na wizji zagrali jedną rundkę. Pozdrawiamy Was chłopaki, jak oglądacie to na Wasze pytania zawsze czekamy jakby z otwartymi rękami. Też ciekawe pytanie od Dawida, jednego z naszych kibiców. Jaki Jarek masz skład w FIFA? Jaka taktyka, jaka ranga w Foot Champions? No i w FIFA przestałem grać parę tygodni temu, z racji tego, że pochłaniało to za dużo emocji u mnie, takich negatywnych. Tak jak rzucałeś padem? Nie, właśnie w tej FIFA nie zdarzyło mi się, aczkolwiek sezon wcześniej, myślę, że nie wiem, tam zasiliłem portfel X.com wielokrotnie, kupując pady. W tym sezonie nie zdarzyło mi się to, ale generowało to dużo nerwów i w pewnym czasie przestałem grać. W tym sezonie, grając w FIFA Foot Champions, za każdym razem wbijałem między 20 a 22 zwycięstwa. Więc taki wynik, no taki myślę, że już taki w porządku jak na amatora, ale właśnie moim celem było 23, a ta bariera była dla mnie nie do pokonania i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie ma sensu. Skład miałem dość ciekawy, taki fajny, już gdzieś tam z Neymarem, z Mbappé w ataku, już taki naprawdę fajny, gdzieś tam miałem szczęście w paczkach, więc dobrze to wyglądało. No okej, nie jesteś jedyny, który rzuca padem przy graniu w FIFA, także parę tych padów się zbiło. O, to też ciekawe pytanie jak dla obrońcy. W ile bramek celujesz w tym sezonie? Jakub pyta i pozdrawia. No, chciałbym zdobyć kilka bramek. Nie wiem ile, bo tak naprawdę to zależy też od tego, ile będę przebywał na boisku, ale myślę, że no chciałbym kilka bramek zdobyć. Trenerzy na pewno też widzą we mnie możliwości. Dzisiaj na przykład miałem bardzo fajny trening, jeżeli chodzi o stałe fragmenty. Wcielałem się w rolę takiego Drygasa z Pogoni Szczecin i wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, więc no, na pewno takie dwie, na pewno takie minimum chciałbym strzelić. Myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. Sporo pytań się przewija, jakbyś porównał intensywność treningów w klubie z Premier League a Ekstraklasie. Jak to wygląda?
No myślę, że intensywność czy jest większa? No być może jest większa troszeczkę w Premier League, no jednak to jest liga wyżej, aczkolwiek na przykład Raków trenuje też naprawdę bardzo mocno. Według mnie takie porównanie, jak byłem w Holandii, a jestem tutaj, no to przyjechałem tutaj troszeczkę nieprzygotowany, bo tam treningi były dużo lżejsze niż do tego, co jakby oczekuje trener Papszun. I tutaj naprawdę trenujemy na wysokich obrotach, robimy tych kilometrów na treningach sporo. Zresztą później na meczach tak samo wygląda to dość dobrze, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. Więc ta intensywność między Rakowem a Anglią nie jest już aż taka duża i wydaje mi się, że naprawdę tutaj jest ta norma wyrabiana aż nad. No to cieszy, że takie porównanie jakby wysnuwasz, no bo masz jakby to porównanie bezpośrednie, byłeś w kilku ligach, w kilku krajach, no i też widzisz, jak pracuje Raków, gdzie mówi się, że Raków pracuje intensywnie, no jakby jesteś naocznym przykładem, że to potwierdzasz, jakby widząc to, co przyszliśmy, zresztą też byliśmy na obozie z drużyną, oglądaliśmy to, no to muszę powiedzieć, że naprawdę te treningi są konkretne, intensywne i w Rakowie się pracuje. Absolutnie się zgadzam. Na początku, jak tutaj przyszedłem, to zastanawiałem się, czy mam aż takie zaległości, czy to są to gdzieś tam małe powikłania po koronawirusie, bo w grudniu niestety przechodziłem koronawirusa i zastanawiałem się, czy jedno, czy drugie, bo naprawdę było to dla mnie mega intensywne i nawet gdzieś tam krótkie gierki, gdzie chłopaki wyglądali na świeżych, ja gdzieś tam prosiłem, nie wiem, powiedzmy o przyswoją zmianę, tak? Bo już nie dawałem rady, aczkolwiek gdzieś tam doskoczyłem z tym tempem i dzisiaj już to wygląda optymalnie. Igor pyta, Jachu, dlaczego twoje ulubione warzywo to bakłażan? Nie, szczerze mówiąc nie lubię. Nie lubię tego warzywa, aczkolwiek taki rąbek tajemnicy zdradzę, że jeden z członków klubu przez swój wygląd ma taką ksywkę bakłażan nieoficjalną. Oczywiście nikt mu tego wprost nie mówi, aczkolwiek w szatni chodzą takie słuchy i tak się posługujemy taką ksywą dla niego. Okay. Myślę, że nie jest to obraźliwe. Myślę, że jakby sam to usłyszał, to śmiałby się z tego, aczkolwiek nie zdradzamy mu tego, żeby gdzieś tam nie tworzyć jakichś negatywnych sytuacji. Ale pozdrawiamy również Igora. Myślę, że ciekawe pytanie. Pozdrawiamy. Cezary pyta, co czułeś przechodząc w młodym wieku z Ekstraklasy do Premier League? Jak wygląda wejście do szatni tak dużego klubu? To w sumie ciekawe. Jak przyjechałeś pierwszy raz do Crystal Palace, jak to wyglądało? Szczerze powiem, że mnóstwo stresu, no bo wchodziłem do klubu, gdzie są mega, mega duże gwiazdy. Tym bardziej Crystal Palace to jest taki klub, który ściąga bardzo dużo takich znanych zawodników. Nie jest taki typowy klub gdzieś tam niższy z Premier League, tylko oni mają bardzo, powiedzmy, ten budżet na transfery, na pensje zawodników jest bardzo duży. Przez to ściągałem światowych, może nie światowych, ale takich znanych zawodników. Nie wiem, jest to Mamadou Sakho, jest Benteke, to są zawodnicy, którzy naprawdę byli znani gdzieś tam swego czasu i tych gwiazd, powiedzmy, w szatni było naprawdę wiele. Troszeczkę obawiałem się tego, ale przyjęli mnie wszyscy bardzo fajnie. Szkoda, że tylko w tamtym momencie nie znałem aż tak dobrze angielskiego, bo myślę, że to pozwoliło mi wejść szybciej w tą szatnię, tak jak na przykład za drugim razem, gdy tam wróciłem już swobodnie, gdzieś tam rozmawiałem sobie z chłopakami w szatni i to zdecydowanie lepiej wyglądało. Gdzieś na treningach wyglądało to lepiej, komunikacja między zawodnikami dużo lepsza, co też gdzieś tam na przykład zostało nagrodzone w mojej postaci tym, że dostałem szansę występu w pucharze. A co byś powiedział zawodnikowi, młodemu polskiemu zawodnikowi, który jest w przededniu wyjazdu za granicę? Jaką byś mu radę przekazał? No myślę, że język to jest klucz wyjazdu za granicę. Poza tym, że oczywiście musi się obronić umiejętnościami, to jednak to przebywanie w szatni jest tak samo ważne. Myślę, że ta komunikacja między zawodnikami, to, że czujesz się swobodnie w szatni, wtedy też czujesz się swobodnie na boisku i myślę, że to jest absolutnie kluczowe. Okej. Pytanie, które też bardzo często się przewija. Czy myślisz o tym, żeby w Rakowie pozostać na dłużej? To jest takie pytanie, wiadomo, że dopiero jakby do nas dołączyłeś ponownie, jeszcze jest tak naprawdę, no zobaczymy, jak będzie toczyła się ta runda wiosenna, ale ty też mówiłeś w jednym z wywiadów, kiedy chyba, zdaje się, odchodziłeś z Rakowa za pierwszym razem. Mówiłeś, że tutaj się dobrze czujesz, że gdzieś to środowisko ci służy. Wyobrażasz sobie, że kiedyś ta kariera twoja może się tak potoczyć, że tutaj zostaniesz jakby w Częstochowie na dłużej? Tak, powiem szczerze, że już coraz częściej gdzieś takie myśli do mnie dochodzą, że być może będę skazany na to, żeby grać w polskiej ekstraklasie i
Jeżeli byłaby taka możliwość, znaczy, jeżeli byłbym zmuszony do tego, żeby grać w Ekstraklasie, to jak najbardziej chciałbym kontynuować karierę tutaj, bo naprawdę jest to świetne miejsce, jeżeli chodzi o rozwój, ale też jeżeli chodzi o ludzi, którzy są tutaj dobierani. Tak naprawdę no jest świetna robota tutaj wykonywana. Każdy z zawodników, którzy tutaj przychodzą, robią olbrzymie postępy. Jednych tak naprawdę odbudowujemy, jednych poznajemy jakby na nowo, jednych jakby poznajemy z całkiem nowej strony, tak? Przed Marcin Cebula, który jest już od wielu lat gra w Ekstraklasie, a przyszedł do Rakowa i odblokował liczby, wygląda świetnie. Nie wiem, Dawid Tijanić na początku przychodził jako taki zawodnik, powiedzmy, no, niczym nie wyróżniający się. Dzisiaj jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Nie wiem, Brown Forbes, następny przykład, też duże postępy. No ja tak samo zrobiłem bardzo duże postępy tutaj i naprawdę jest to super miejsce i każdemu zawodnikowi jak najbardziej je polecę. Super robota wykonywana, super profesjonalizm. Czasami narzekamy na to jako zawodnicy, ale później tak naprawdę wiemy, że jest to wszystko dla naszego dobra. Czasami, nie wiem, też trzeba tutaj wyróżnić różne osoby, nie tylko trenera Papszuna, ale też trenerów od przygotowania fizycznego, drugich trenerów, tak, asystentów. No wszyscy robią tą robotę naprawdę bardzo fajnie, jest do tego trener mentalny, no wszystko jest jak należy i tak naprawdę trzeba to doceniać, bo nie w każdym klubie są takie możliwości jak tutaj. Za niektóre rzeczy trzeba, powiedzmy, płacić z własnego portfela, a tutaj wszystko mamy gotowe i jest to naprawdę super miejsce. Okej, Jarek, no już jedno z ostatnich pytań w dzisiejszym programie. Pyta Cezary, czy dużo zawodników z Twoich młodych lat, którzy uchodzili za wielkie talenty w juniorach, po drodze do dorosłej piłki przepadali z różnych względów, bo to często w Polsce się zdarza. Tak, absolutnie tak. Nawet taki... Ty dorastałeś w drużynach jakby młodzieżowych w Akademii Zagłębia. Tak, tak. Myślę, że ja i Krzysiek Piątek, bo trafiliśmy w tym samym czasie do Akademii Zagłębia, przychodziliśmy w takim momencie, że tak naprawdę byliśmy jednymi z najsłabszych w tej, powiedzmy, kadry tam 25-okołoosobowej. I myślę, że zawodnicy troszkę na początku się z nas trochę śmiali, że tam, nie wiem, że nie dajemy rady, że to źle, że jeden jest drewniakiem, że jeden, nie wiem, jest wolny, tak? Aczkolwiek staraliśmy się w tym wszystkim utrzymać profesjonalizm, czyli jakby z każdego treningu czerpać dużo, gdzieś zostać po treningu, gdzieś, nie wiem, zadbać o dietę, zadbać o regenerację, zadbać o sen. No wiadomo, ta regeneracja na początku to nie była jakaś tam, nie mieliśmy takich możliwości, nie wiem, żeby mieć jakieś sprzęty, bo to kosztuje troszeczkę, ale zadbać o to, żeby wyspać się odpowiednio, żeby nie chodzić po nocach, tak? Żeby w sobotę po meczu odpocząć w domu, a nie balować na imprezie w klubie, bo też były takie osoby, tak? Więc takimi rzeczami gdzieś tam robiliśmy kroczek po kroczku. Krzysiek, wiadomo, dzisiaj zawodnik światowy, powiedzmy, tak? Klasy takiej międzynarodowej. Ja też na swój sposób myślę, że jak najbardziej pozytywnie tą karierę kontynuuję. No i to jest chyba najważniejsze, tak? Żeby być szczerym ze sobą, żeby jakby starać się po prostu robić to, co powinniśmy robić, a nie robić tych takich głupich rzeczy młodzieńczych, bo jest dzisiaj wiele pokus, wiele możliwości na to, żeby pójść taką złą ścieżką. No i tego właśnie nie chcemy, przez to gdzieś tam wielu zawodników fajnej klasy gdzieś tam zaginęło. Kasia pisze, fajnie, że u nas jesteś. Mam nadzieję, że zarówno dla Ciebie, klubu, będzie to wyjątkowy sezon, który zapoczątkuje jeszcze lepszy etap Twojego życia. Powodzenia. Przekazujemy te pozdrowienia. Bardzo. Jarek, a propos jeszcze Twoich właśnie początków gdzieś tam w seniorskiej piłce. Mam wrażenie, że Ty wtedy byłeś, no, jak zaczynałeś gdzieś tą przygodę z Ekstraklasą, byłeś trochę szczuplejszym chłopakiem. Gdzieś miałeś mniej tej masy mięśniowej. Teraz to się chyba tak zmieniło zdecydowanie na plus przez te ostatnie lata. Myślę, że między mną z początku, z debiutu na Podbeskidziu w barwach Zagłębia Lubin, a dzisiaj jest taka różnica mniej więcej 10-12 kilo, tak plus minus, bo to też się zmienia. To też jest ważne na mojej pozycji, no bo jednak no stoper taki, powiedzmy, wysoki, ale takie chucherko też jest, myślę, że przyjemne dla napastników. Jednak ta siła fizyczna na mojej pozycji jest zdecydowanie wymagana i mocno nad tym pracowałem przez jakiś czas. No dzisiaj tak naprawdę tylko to podtrzymuję, już nie muszę aż tak mocno dbać o to, chociaż wiadomo, siłownia jest zawsze gdzieś tam wskazana dla mnie, ale no, gdzieś tam... Trener Garnys na obozie nie oszczędzał Cię, jeśli tak, powiem szczerze, że nawet sam się zgłosiłem do trenera Garnysa i nie tylko ja, ale wielu zawodników uczestniczyliśmy około gdzieś tam 7-8 razy przez te 12 dni zgrupowania w takich treningach.
treningach o 7 rano dodatkowych na siłowni z trenerem Garnysem. Nie było to zbyt przyjemne z racji tego, że no, trzeba było stać po prostu wcześniej, ale efekty na pewno są. Też lubię popracować, czasami się z kogoś tam śmieję, że ktoś tam, nie wiem, ktoś robi coś ponad stan, tak, że ktoś tam, po co to robisz, tak, po co się rolujesz, jak jutro masz wolne przykładowo, nie, ale też ja sam osobiście też lubię popracować, czasami też robię coś więcej, myślę, że to jest tylko z korzyścią dla mnie i dla zespołu, więc nic straconego, pozdrawiam też z tego miejsca trenera Garnysa. No pewnie. Jak najbardziej. Sporo pytań się przewija też, Jarek, odnośnie reprezentacji Polski. Zmienił się selekcjoner, też no, jakby wracasz tutaj do polskiej ekstraklasy. Czy jednym z tych motywów twojego powrotu jest to, że chciałbyś do tej reprezentacji wrócić? Ja obstawiam, że takie marzenia, znaczy, jakby masz cały czas. Chciałbym, aczkolwiek nie jest to jakiś mój cel na ten sezon. Nie jest to cel na jakby najbliższe miesiące, żeby wrócić do reprezentacji. Myślę, że jest od tego daleko. Myślę, że do reprezentacji trafiają tylko zawodnicy, którzy prezentują fajny poziom, ale w takiej długiej falowo wizji, tak? Nie tacy, którzy gdzieś tam zagrają 3 fajne mecze, tylko musisz prezentować super poziom na dłuższej perspektywie. Myślę, że dzisiaj zdecydowanie bliżej na przykład jest na przykład Kamil Piątkowski z Rakowa. To jest takie reprezentacji, pytanie Cezarego, tak? Od internauta Cezary pyta, czy uważasz, że Kamil Piątkowski zrobi międzynarodową karierę? No, jak ty to widzisz? No, Kamil zrobił mega, mega postęp. Tak samo jak klub zrobił postęp przez te pół roku, jak mnie nie było, tak samo Kamil identyczny postęp. Super zawodnik i bardzo świadomy zawodnik, mimo gdzieś tam swoich różnych rzeczy. Pracuje mocno indywidualnie, ma gdzieś tam swoje osoby dotyczące diety, dotyczące jakiegoś przygotowania motorycznego. Fajnie, że inwestuje w takie rzeczy, a nie w inne i to widać po prostu po nim, nie? Że chłopak wie, czego chce. Absolutnie myślę, że jest to osoba, która zrobi międzynarodową karierę. I fajnie będzie, że taką osobę poznałem i będę się cieszył z jego sukcesu, bo jestem przekonany, że go osiągnę. No to Kamila też pozdrawiamy, jakby przyłączając się do tych życzeń. Jarek, no powoli nasz program dobiega końca. Fajnie, że do nas wpadłeś i przede wszystkim fajnie, że jeszcze raz wpadłeś do nas, do Rakowa i że jesteś z nami. Życzymy Ci powodzenia w tych kilku miesiącach nadchodzących, no i przede wszystkim w meczu piątkowym z Pogonią Szczecin. Szanowni Państwo, 27 odcinek programu Przy Kawie o Rakowie dobiega końca. Naszym gościem był dzisiaj Jarosław Jak. Dzięki. Dziękuję, Jarek, dobrego wieczoru, pozdrawiam. Obecność. Dziękujemy też za wszystkie pytania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już dziś zapraszamy. Do zobaczenia.